Witam serdecznie, jestem Zenek, to jest Might and Magic Duel of Champions. Uzbierałem ponownie milion złota, czy też milion golda, jak to woli, także zrobimy sobie dzisiaj unboxing. Będzie to unboxing jeszcze ze zguby Gryfa, chociaż tych kart ze zguby mam naprawdę masę. Mam już praktycznie wszystkie piki, które wyszły w tym dodatku. Brakuje mi tak naprawdę tylko dwóch bohaterów z takich najważniejszych kart. Brakuje mi to Gróla i Mukao. No i zafunduję sobie dzisiaj 10 pakietów z tego dodatku. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, no i dziesięć. Okej, jest 10 pakietów, jest. No to zaczynam unboxing i kurczę, trzymajcie kciuki za to, żebym otrzymał kurczę blade któregoś z bohaterów, czyli Mukao albo to Gróla. Let's go. Uwaga, jest coś nowego. Czy jest to karta premium? Nie chcę spoilować. Można by najechać. O Boże, to karta premium. Agitatorka Kabuki premium. No szału może nie ma, ale jest kolejny Lich Stratek. To mnie cieszy, ponieważ zbliżam się już kurczę coraz szybciej do tego, że będę mógł sobie złożyć jakiś fajny deck na stakach na Necropolii, czy też na serii. Bo tak naprawdę mam chyba, to jest chyba czwarty Lich Stratek. On jak wiecie ustawia dwa... co mi nie, dokładnie jak on działa. Kiedy Lich Stratek pojawia się na polu bitwy, liczebność każdego sąsiadującego z nim sojuszniczego oddziału wzrasta o jeden. Czyli wszystkie oddziały, które są... Czyli wszystkie oddziały to są tak naprawdę karty, które można stakować. Ich liczebność zwiększa się o jeden, więc jest całkiem spoko ten Lich Stratek. No i tak jak mówię, nie miałem ich za dużo, mam ich chyba tylko trzech, to jest czwarty. Więc mogę już coś kombinować w końcu, żeby złożyć na stakach na serii. Brakuje mi jeszcze paru fajnych łutów szczęścia, na przykład kość do kości albo nastawiacz kości i byłoby... To jest stwór, ten nastawiacz kości, więc no... Gdybym go dostał, to by było całkiem spoko. Dobra, dostałem tak czy siak agitatorkę Kabuki. No mam ich chyba już 5 albo 6, to jest chyba kolejna, więc no... Aż tak dużo ich nie potrzebuję. Co dalej? Chłoszczący mrok. Aura mrozu, no to w teorii jest dobre, ale w praktyce średnio się sprawdza, bo jest troszkę za drogie, 4 surowce, no ale to musi być drogie, bo gdyby było tańsze, to by było po prostu strasznie silne. Dalej mamy słoneczny żar, pobożny kapłan, całkiem spoko, jednostka fajnie leczy nam stworzenia. No i to tyle z tego pakietu. Myślałem, że kurczę wypadnie jakiś bohater, a to niestety karta tylko rzadka. Co zrobić? Dobra. W tym pakieciku niestety nie ma nic nowego. Chociaż... no nie wierzę. Kolejna Armia Umarłych, czyli epicka karta. To jest łut szczęścia, który na początku twojej tury ustawia grupowalny żeton symbolizujący dwa walczące w zwarciu lub na dystans kości od trupy. No więc całkiem spoko łut szczęścia właśnie po to, żeby zmontować jakąś serię na stakach. Dlaczego nie? No bardzo dobre, nie jest drogi, więc jest całkiem spoko. Co jeszcze tutaj mamy? Mamy garnizon. Oh, sorry za ziew. Co dalej? Szaman krwawego pazura. No to tych strzelców magicznych jest naprawdę sporo. Teraz w ogóle jednostek magicznych dla twierdzy trafiło się naprawdę sporo w tym dodatku. I to się chwali, bo tych magicznych stworów tak naprawdę bardzo brakowało tej frakcji. A te wszystkie stwory z krwiożerczością są naprawdę mega silne. Ich umiejętności, pasywki i tak dalej są bardzo mocne, więc... Więc opłaca się po prostu grać. Co tu jeszcze trafiłem? Diwę Derwiszów. No, to jest niby dobra karta z fajnymi statami. 2-3-7, odbicie z dystansu 2, niewrażliwość na odwet, ale w praktyce chyba nikt tego nie używa. Coś jeszcze fajnego? Budynek, odlewnia, to jest taki recycling. Recycling, nie, to no, taki powinno powiedzieć, że recycling trochę tych zniszczonych konstruktów. Gdy w odlewni ginie stworzenie konstruktowe, twoja produkcja surowców wzrasta o 1, więc powiedzmy, może nie recycling tych stworzeń, a recycling jakichś surowców. Dosłownie recycling, można powiedzieć praktycznie, bo jeżeli konstrukt zginie, to nasza produkcja surowców wzrasta o 1. Dobra, no to tyle z ciekawszych kart w tym pakiecie. Nie ma nic nowego tutaj. Co ja tak naprawdę dostałem fajnego? Tutaj jest samo krapiszcze, mówiąc nieładnie. To jest nawet spoko, ta szamanka krwawej hydry, ale szaman krwawego węża jest chyba najlepszym z tych strzelców, które twierdza dostała z guby Gryfa. To raczej rzadko się widuje tą szamankę krwawej hydry. Chociaż jej, ona ma chyba swobodny atak. Ona ma swobodny atak, krzyżycz 1. No, może być dobra, chociaż coś droga, chociaż staty ma przyzwoite 2-2.
6, nie ma dużych wymagań, 4-1 kosztuje 5 surowców, więc można coś pokminić. Co jeszcze? Płodna rodzicielka, to jest chyba raczej beznadziejne, a przynajmniej nikt tego nie gra. 3-2-6, no to całkiem spoko, jak za stwora za 4 surowce. Wszystkie oddziały sąsiednich rodzicielek liczące 4 sztuki lub więcej otrzymują plus 4 ataku. No. Trudno jest zbierać rodzicielki, które by się nastakowały do 4 sztuk, więc dlatego ta płodna rodzicielka jest tak rzadko grana. Co to jeszcze dostaliśmy? Parę neutralnych kart, dostaliśmy Wściekłego Psa i Najemnego Łotra, w sumie dosłownie para neutralnych kart. Coś jeszcze? Albalestiera Gryfa, czyli Kurznika Gryfa inaczej mówiąc. No i to tyle z ciekawszych kart. Pytanie, czy wypadnie mi tu jakiś kurczę blady bohater? Kolejna rzadka karta. Taniec Umarłych. Niszczy wybrane sojusznicze stworzenia i na jego pozycji umieszcza grupowalny żeton symbolujący 5 walczących wręcz na dystans kościotrupów. No to jest całkiem spoko. Można zniszczyć jakąś tanią jednostkę i dostaniemy za niego 5 żetonów. Więc to jest całkiem spoko opcja. To jest bardzo dobra osmotyczna rodzicielka. To jest bardzo dobra karta. Niezłe staty jak widać, nie jest droga, więc można ją... I fajna pasywka, więc można ją sobie pykać. Tak samo wysiadująca rodzicielka, też dość dobry strzelec, wojownik, tak jak widać, więc można zagrywać go i w pierwszym, i w drugim szeregu. No i to chyba tyle, chociaż jeszcze tutaj mamy Głupią Śmierć z bardzo ładnym artem, który mi się bardzo podoba, fajne kolory takie. Bardzo mi się podobają. Ten art świetny jest, no i to chyba tyle z fajniejszych kart w tym pakiecie. Boże, kolejny epik, oh my god, tym razem Totem Krwawej Blizny. No tak jak mówię, tych epików to ja mam jakieś mega farta, po prostu mega, mega szczęście do tych epików, epickich łutów szczęścia i dostaję ich całą tonę. Już nawet nie chce mi się czytać, jak działa ten epik, po prostu to jest chyba trzeci albo drugi. Tym razem jest to epik dla twierdzy. Oprócz tego epika coś jeszcze dostałem fajnego, to kolejną kurczę bladę wysiadającą rodzicielkę, znowu Głupia Śmierć, znowu Legionista Gryfa. Lutownica, całkiem spoko, łód szczęścia. Już nie będę tego omawiał, bo te karty już tyle razy omawiałem, że już po prostu nie chce mi się tego robić po raz kolejny. Podkowa, złota na dodatek jeszcze dobiera 3 karty, więc no całkiem spoko, łód szczęścia neutralny. To tyle. Idziemy dalej. Może już by się trafił jakiś bohater. Co dostałem? Skrzydła Zemsty kolejne, Taniec Umarłych ponownie, przed chwilą to dostałem też. Znowu Garnizon, znowu Arbalestier. Arbalestier, tak, Arbalestier Gryfa kolejny Szaman Krwawego Pazura. Co jeszcze? Szantaż, Matrona Rodzicielek i Nieumarłe Posiłki. Zwiększa liczebność wszystkich sojuszniczych oddziałów kościotrupów o 1. To jest całkiem spoko, szczególnie jeśli tych kościotrupów mamy sporo na polu bitwy. Coś nowego, uwaga, Jezus Maria. Nie mogę w to uwierzyć, dostanę coś nowego. Boże! W końcu dostałem Anielskiego Obrońcę. No to się kurczę liczy. To się ceni po prostu. Pierwszy, tak naprawdę. Tego trolla, że tak powiem, jeszcze nie miałem. No tak jak widać. Pierwszy Anielski Obrońca. Gdy Anielski Obrońca pojawia się na polu bitwy, rozprasza wybrane długotrwałe zaklęcie przeciwnika. Staty 3-2-7. Wymagania 4-3, kosztuje 4 surowce, więc to dość tanie, ale ma spore wymagania. Wymaga aż 7 punktów levelowania, że tak powiem, naszego bohatera, czy też 7 punktów umiejętności, więc dość sporo. Ale statystyki ma naprawdę zacne, 3-2-7 i fajną pasywkę. Coś jeszcze? Pajęczy Strażnik, znowu Nieumarłe Posiłki, kolejny Wojownik Krwawego Tygrysa, niezły koksiur. Matrona, Rodzicielek i Dacol. No dobra, jest pierwszy kurczę blady Anielski Obrońca. Okej. A czy będzie pierwszy Togrul albo pierwszy Bukao? Też by się przydał. Znowu Skrzydła Zemsty. No nie, te Skrzydła Zemsty zaczęły się wysypywać z tych pakietów. W co drugim pakiecie chyba. Co jeszcze? Uwicielka Kabuki, Szaman Krwawego Pazura, Wyniszczająca Trucizna, Wartownik Kabuki. No i to tyle z fajniejszych rzeczy w tym pakiecie. Znowu nic nowego i znowu u Nieumarłe Posiłki. Pełen wypas. Boże. Czy ten gość jest w każdym pakiecie i ten budynek? Komora przetworzenia? To jest chyba w co drugim pakiecie naprawdę wypada. I tak samo te koszary i garnizon. O Chryste.
Litości, dobra. Błogosławiony duch jeziora tym razem dostałem. Błogosławionego ducha jeziora. A to jest całkiem spoko karta, ale więcej niż 2, 3, 4 to już jest po prostu gruba przesada, żeby grać go w deku, więc tak naprawdę dużo ich nie trzeba. Wystarczą dwie sztuki spokojnie na dek. Coś jeszcze tu fajnego jest? To wszystko chyba z fajnej rzeczy. Wszystko już pokazywałem, wszystko już omawiałem w innych unboxingach. No i został nam ostatni pakiet. Znowu nic nowego nie ma. Super partia. Cóż ja dostałem? Kolejny Lisz Strateg. To mnie cieszy. Problem w tym, że znowu nie dostałem żadnego nastawiacza kości ani nieumarłych. Nie, nieumarłe posiłki, tylko kość do kości chyba. To tak się nazywa ten fajny, rzadki łód szczęścia, który jest całkiem spoko. Zresztą zaraz sobie obczajmy. A co ja dostałem tutaj jeszcze? Zemsta natury, jakieś zaklęcie. Na początku twojej tury każdego gracza zadaje po 2 punkty obrażeń stworzenia w budynkach. W budowlach. Jeśli na polu bitwy nie ma żadnych stworzeń, zemsta natury jest niszczona. Okej. Okay. To tyle, jeżeli chodzi o ten unboxing i otwieranie pakietów. Teraz zobaczmy, ja bym chętnie zobaczył serię swoją i... Czy ja w końcu mogę się pokusić o złożenie talii na stakach, na żetonach? Mam tak, 5 strategów, czyli dostałem teraz 2. To miałem ich 3. A co dalej? Mam 2, tak, nastawiaczy kości. Można coś pokminić z nimi. Ja wiem, czy więcej ich trzeba tak naprawdę w tym deku. Może 2 spokojnie wystarczy. A i zobaczmy łuty szczęścia. Tak, drugi epik. Co dalej? No problem w tym, że tą kość do kości, który jest bardzo dobry. Bardzo dobrym łutem szczęścia, ma tylko jeden ten łut szczęścia, więc no szału nie ma. Co dalej? Nieumarłe posiłki, 17 sztuk. Pełen wypas. Ożywienie, 19. Coś jeszcze, co by można tutaj grać z tymi kurczę blade? Stakami? Coś jeszcze do staków? Chyba to tyle, jeżeli chodzi o staki. 2 epiki, kość do kości. No i tak, mam tych liszy strategów, 5, więc no, można próbować coś składać, jakiś no, może nie bieda deck, ale na pewno nie będzie to najsilniejszy, bo tych nastawiaczy kości przydało mi się mieć co najmniej ze 3, tak mi się wydaje. No i ten łód szczęścia, kość do kości, też ze 3 razy przynajmniej bym chciał go mieć, żeby to było w miarę jakieś sensowne i grywalne. No dobra, zastanowię się jeszcze, jak złożyć tą talię na stakach, na żetonach Nekropolii, a na razie to tyle z mojej strony. Dzięki wielkie i do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Na razie, hej!